Cześć wam wszystkim w Diablo 2 Lord of Destruction Resurrection. Mamy poziom 38, gramy Frankiem Necromantum. Znajdziemy się na poziomie trudności Koszmar w akcie pierwszym. Mamy tutaj kolejne rzeczy do zrobienia. Ostatnio dostaliśmy zdanko od Akar, żebyśmy wzięli no i portowali Dekar Dekaina, który znajduje się na kolejnych lokacjach. Ostatnio byliśmy na cmentarzu w Manzoleum. Wszystko sobie tutaj ładnie zwiedziliśmy. Mamy kilka tutaj miejsc, w których szczerze mówiąc nie byłem, ale już... Czekajcie, co tutaj uszkodzona wielkilia i złoto, no i jakiś ten... Talizman nam wypadł, ciekawy. Plus 12% do odnowienia równowagi. Odnowienie równowagi i cel tam. Plus 12% do szybkości odzyskiwania równowagi. Biorę w łapę daną rzecz, zobaczę co tam piszesz, nawet dobrze tego nie przeczytam, już mówię. Czyli cmentarz mamy zbadany cały, zimna równie, tutaj mieliśmy punkty nawigacyjne. No ale tej lokacji jeszcze nie zbadaliśmy całej, mam tutaj, będziemy mieli też tutaj przejście na kolejną lokację, gdzie będziemy mieli ten cały krąg. Tej lokacji będziemy mieli też jedną jaskinię do obczajenia, w której będziemy mieć złotą skrzynkę. Czyli mam poziom 38, mój przyjaciel ma poziom 37. Tnące pazury złotą, niektórych różnego typu. Wytycka tarcza dobrej jakości, tnące pazury, czekajcie, muszę tutaj bardziej usuwać te zwłoki, bo co chwilę będą brały. No i będą nam powracać ze zmartwych. Te stworki małe. Takich szamaników mają, którzy ich tutaj biorą co chwilę wskrzeszają. Mamy zwój identyfikacji, który możemy sobie podnieść. Bojowy miecz. Zbroja płytowa nas interesuje. Ma 4 dziurki, nie ma. Bojowy miecz. Będzie miał 3 dziurki. Jak nam będzie miał, to też tak bardzo mnie to nie interesuje. Ćwiko z pana zbroja i bojowy miecz. Przedmiot eteryczny. No, taki bojowy mieczyk ma. 3 dziurki, potrzebuję 45 do zręczności, żeby go używać, do zręczności naszej postaci, no nie chcę dawać żadnych punkcików, szczerze mówiąc. Topory do rzucania mi wypadły. Mam typu kamyczki, które mogę sobie wziąć i obczaić. Jakieś mikserki demon mamy? Mamy jakieś mikserki demon, tylko że przez czas mi tutaj mana bierze i zużywa. Jest strasznie dużo tych różnych małych kurdupelków. Bisbosza, mamy demon odporność na magię, zakręty ogień, wyjątkowa szybkość. Claymore, mieczyk, miksturki demony tutaj mnie interesują, no i miksturki do wzmocnienia jakby co. Kolejne miksturki demony sobie wypijemy, no bo co chwilę mi tutaj kurczę biorą, no i... Nowe potworki przybywają. Złoto, kolejne miksturki demony. No tu mamy jakieś zwłoki, tu mamy jakieś zwłoki. Porek może mieć 4 dziurki, ale nie ma. Ten miecz, szczerze mówiąc, też wyrzucony nie jest mi potrzebny. Czytający łuk, pas. A tutaj mam tego cego skurczybyka, który co chwilę mi przywołuje. Przywoływał tego małego, biednego stworka, który nie mógł odejść z tego świata w spokoju. Czytający łuk, mówiłem, że mi nie jest potrzebny, też po tym małym kolesiu, tutaj mamy kapliczkę wytrzymałości. Złoto, złoto, ten chomik mi nie interesuje, nie intryguje, nic w tym rodzaju. I tutaj nie ma nic. Kapliczka umiejętności. Wszystkie umiejętności wzrastają mi o punkcik, mam 4 dziurki, ma tylko 2 dziurki. Czego mi żaden przedmiotik, kurczę, z 3 dziurkami nie wypada. Na golennicę. No i znowu mam potworki, które mi tutaj biorą, no i powstają z martwych. No mam tych skurcze synów jednych. Trochę złota za niego dostaliśmy, spoko. Cacy i zajmiaszczu.
Miksturkę domalę superacką. Strasznie szybko mi te miksturki spadają. Kończą się, znaczy się. Mamy kolejnego maga. Pusto. Martwa łotrzyca, a w środku trochę złota. I skrytka, w której nic ciekawego. I skrytkiem, w której nic ciekawego nie ma. 8 szkiecików, jednego szkiecika mi wzięli, no i zamordowali. A sobie go weźmiemy i zawołamy. Dziewicza włócznia, no i szafir mi wypadł. Dobra, piłem sobie miksturkę do many. Ten szafir mnie interesuje, to złoto mnie interesuje. Złoto, złoto. Niech mi odejdzie. Za świat ta biedna bestijka. Idę dalej, kurczę, mam się tu odbrać. Mogę bawić z tym przeciwnikiem, mam jakiś rubinek. Tego bossa proszę mi załatwić. Jest miksturka domany super lasko. Polowanie ostre na miksturki domany. Miksturka leczenia, miksturki do życia nie potrzebujemy. Może myślę sobie, wymienię te miksturki do życia na miksturki do many, kurna tam. Innego wyjścia szczerze mówiąc, no nie widzę. Tutaj przejść na kamienne pola? Chyba tak, mamy tych. Te pulgawe kruki. I po biednej bestiejce. Kurczę, taka akcja, mam tych dwóch. Kurczę, synów. Co chwilę mi biorą, no i przywołują te bestie, tak? Aby mogę sobie żyć na drugą część już. Ja z nimi miksturka manę superacką. Potem niesiemy sobie ją, tutaj mapę zamkniemy już prawie. Złoto, złoto, bełty nas interesują. Rękawice, miksturka leczenia. Bojowy miecz kolejny mi wypadł. Dziewicza włócznia. Jakby taka włócznia miała 8 dziurek albo 6, nawet jak to bym sobie ją wziął, no i używam. Gotycka zbroja. Bez żadnych dziurek, bez niczego. To ma tylko dwie dziurki, to też mnie nie interesuje. No i lecimy. Jakiś martwy barbarzyńca. Skrzynia. Pęknięty Glaudius Semieczyk. Wiec szlamowy. Miksturki do leczenia, gotycka tarcza. No i wszędzie tutaj byliśmy już. Został mi środek tej mapy mniej więcej. Kobełtym tutaj wypadłem. Skrzynka jakaś. Złoto i antidotum. No i powiedz mi, moi drodzy przyjaciele, jak ja bym sobie chciał tą mapkę w tym momencie obczajać. Tego sobie weźmiemy i przebiegniemy mniej więcej tak. Obręcz nie wypada, jakieś tam zbroiczka. Zresztą, że mnie aż tak bardzo nie interesuje, to innego, że byłem, wszystko tam zwiedziłem, tutaj jestem. To został mi ten kwadracik, szczerze mówiąc. Ale co dziwne, ok, jest tutaj wejście na do jaskini, na poziom pierwszy, poziom ziemi, też poziom drugi w tej całej zamieszczy jaskince. Gdzie tam później wrócę. Chciałbym jeszcze tą część mapy sobie obczaić, mam tego skurczesyna szamana. Pusta skrzynka. 240 sztuk złotych monecik. Pusto, pusto. W tym odcinku chciałem sobie tę jaskinię obczaić i przede wszystkim na kamiennych polach znaleźć punkt nawigacyjny. Nie wiem, czy uda mi się te kamienne pola obczaić w tym odcinku jeszcze, no ale postaram się wziąć i to wszystko od niej przebiec. Glaudius z dobrej jakości, no ale nie będzie miał 4 dziurek na pewno.
Tutaj u nas jeszcze nie było. No i w ten oto sposób obczaliśmy całą mapę dookoła. Lecimy zatem do tego całego pięknego, cudownego miejsca, jakim jest ta cała jaskinia. Tutaj nie ma nic ciekawego, jest jaskinia poziom pierwszy. Widzicie, Krońc, jak to pięknie, cudownie z zamiaszczu wygląda. Szkielecika mamy, który nam się rozsypał. Przy prawej stronie będziemy przy naszej postaci, mam tutaj tych uczników dosyć nieciekawych. Trzeba na nich uważać, szczerze mówiąc. Tutaj nie ma żadnego przejścia, mam tylko zwłoki tych pięknych, cudownych, zamiaszczych kobiet. Mam poziom 38 ten. Klucz mi to podkroi. Mamy 4 zwoje identyfikacyjne. No i 9 tutaj do miasta. Mamy tutaj ostry róg. Nie umarły. Kamienna skóra, zaklęta aura. Koronowa tarcza. Niektórki dumane mnie tutaj interesują najbardziej. Klejnik mój zdobył poziom, a plus 2 do wszystkich odporności. 36 ma w tym momencie, tak? Antidotum. Złoto, miksturki do leczenia. Szamshir to taki mieczyk. Że więc mnie nie interesujesz tak bardzo. Mam dwie dziurki. Dwie miksturki, byśmy mieli 3, to bym mógł sobie wziąć. I je transmutować w jedną dużą. Klucz mi jakiś wypadł. Ja sobie to wezmę i w ten oto sposób poprzucę. I tutaj będę sobie pakował miksturki do tego, do many pod trójką, jakby co. Pierwszy się was zbroję, miksturka wytrzymałości. Takie miksturka wytrzymałości mogą mi się przydać. Lecimy w dół zatem, moi drodzy przyjaciele. Mam tych małych kurdupi, znowu będą mi chcieli ich tutaj wskrzeszać. Różnych potworków szkieletowych. No i kupę znowu tych małych kurdupli. Nie wiem, po co się tutaj wpieniczam. Chciałem sobie najpierw tą prawą część zbadać mapy. Naręczny toporek. Taki przedmiocik dla zabójczyń, nie? A miksturki dobane przede wszystkim. Dwie beczki, które możemy rozwalić. W jednej mam kolejną miksturkę do many. Zajmiaszczo się cieszą z tego powodu. Many. Mamy miksturkę do many. Zwłoki. Miksturka wzmocnienia. Numer 3 to spoko. Taką miksturkę możemy sobie wziąć, no i w tym momencie stransmutować. Mamy jedną miksturkę do many, to sobie ją zamieniamy. Polujemy na kolejne. Idziemy tutaj na dół, tylko że tutaj mamy jakieś inne jeszcze przeciwników. Miksturka do leczenia, długi łuk. Kroczek po kroczku, nie chcę tutaj niewiadomek. Sypać długo, mam tutaj dosyć niebezpiecznego, bossa, jakby co. Nie wiem, jak się nazywa tamta kobieta, ale dobra. Mniejsza z tym. Ucieka dosyć ostro, przeklęty mroczny żart. Zbroja płytowa, miksturka do many. A zobaczę sobie taką zbroiczkę, wstydna się do obrony ma. Korbacz jakiś mi wypadł. Głodnych trupów, dwie sztuki mamy do obczajenia. No i czempiony. Szkielet nie umarł, da? Byłby mód, miksturka do leczenia. Pika, miksturki do leczenia, 3, nawet 4 miksturki, które szczerze mówiąc nie są mi do niczego potrzebne. Żyjemy wybuchu zwłok.
Na razie mnie nie ożywają, to dobrze. To znaczy, że maga tutaj nie ma nigdzie w pobliżu. Tam szamana. Kolejne głodne trupy. Wyważony topór dobrej jakości, to mnie interesuje. Wężowa zbroja. No możemy sobie w niej dziurki jakieś zrobić, 119 ma do obrony. Nie no, polu już na jakieś lepsze zbroiczki, szczerze mówiąc. Kapliczka zbroi. Troszkę dumany. Okej. Tego typu miksturki są mi bardzo, bardzo, bardzo przydatne, potrzebne. Będę powoli tutaj brał i zbierał jakieś fajne chatki. Tu mamy jakiegoś bossa. Tam się chowa z tyłu. Zimna kruczyca. Demon zaklęte zino i przekleństwo ma tam. Kolejny zwój identyfikacyjny, piąta sztuka. Mi się ma na skończyła, tragedia. Mogę sobie w tym momencie wypić miksturkę, kurde, na to nie mam co bardziej płakać. To jest lepiej niż było. Udało mi się tutaj ładnie wszystko ogarnąć. Mam tutaj kolejne miksturki dymany, przede wszystkim, co jest najważniejsze. Ciężka skórzana zbroja i na golenice. Uśnieg, wrócę do miasta, sobie wezmę i wszystko przeszukam. Ostatnio miksturki dymany sobie wpakujemy do naszego ekwipunku zamieszczego. Tutaj w tej trawersie nie ma nikogo. Tam w tym przejściu. I lecimy. Krótka włócznia, nie. Zbroja wężowa, nie. Mamy kolejnego tutaj szamanika, ta martwa łotrzyca. Złoto, mamy studnie, które możemy sobie odnowić manę i życie, no ale tego nie potrzebujemy. Jeśli mamy zejść na poziom drugi, nie będzie aż taki duży, jak dobrze pamiętam, to pytają tam dwóch bossów do rozwalenia. Muszę mówić wolniej i wyraźniej. Jestem nauczony mówić bardzo szybko. Często jak się mówi bardzo szybko, to czy jak ja mówię bardzo szybko, to są osoby, które mnie dobrze rozumieją, nawet i bez słów. I więc bardzo dobrze się z nimi dogaduję. I są osoby, które na przykład no, nie chcę, żeby mnie dobrze rozumieli, dlatego jak mnie nie rozumie, jak coś chce powiedzieć, to mnie nie rozumieją. Bo mówię dla nich za szybko. Zejść na poziom drugi. On to jeszcze sobie przejmę tę oto. Część mapki. Tu byłem, wszystko rozwiedziłem, zajmę tylko poziom drugi, zatem moi drodzy przyjaciele, lecimy za tym. Ja mam na poziom drugi. I tutaj będzie mi potrzebne dosyć dużo tych wybuchów zwłok. Miksturki do życia? No mamy za życie, co ja mówię? Tylko wytrzymałości. Jojoj, co tu się stało? Kolejnego bosika. Nadkruszony topas, bardzo sympatyczny. Zobaczcie, jak mi wypadł. Amulet, jakiś mi wypadł, jakiegoś bossa wziąłem i rozwaliłem. Bierzemy ten nadkruszony topas, złoto, amulet mi się przyda. Miksturki do many przede wszystkim mi się przydadzą. Czekajcie, bo tu mamy kolejnych tych kurdupli, którzy to są przez cały czas brani, no i wskrzeszani. Po głodnym trupie. Powiedzcie, moi drodzy przyjaciele, nie, nas jeszcze nie było. Miksturki leczenia nas nie interesują, to mamy złoto. Czyli na miksturkę do życia mogłem sobie wypić, żeby sobie tą to życie jakoś uzupełnić. Tam w ogóle z siłą mamy 85. 75 a do 100 chciałem sobie podciągnąć, żeby jakieś lepsze zbroje mógłbym sobie zakładać. W
Ja sobie kolejną miksturkę do many. Będzie spokój, trzeba. Jestem przeciążony. Czekajcie, bo tutaj mamy dwie rzeczy dla naszego sejmiaszczego najemnika od 6 do 21 obrażeń, tak? No nie będę miał tutaj miejsca, znaczy zrobię sobie miejsce za poko. Nareszcie mamy coś, co ma 4 dziurki, w czym możemy zrobić jakiś przedmiocik. Jakieś słowo runiczne na bez wykorzystywania możliwości wprawiania gniazda od mojego przyjaciela. Miksturki do many, miksturka do leczenia by mi się przydała duża jakby, co? Ale nie widzę, żeby była tutaj nigdzie w pobliżu. Uszkodzona głowa i miksturka do leczenia, dobra, zobaczymy tą uszkodzoną, nie głowę, tylko glewia, co to nie jest ciekawe. To szybko mi poleciało. Miksturkę do many mam tutaj. Złoto. Mam tutaj konie przeciwników, to sobie ich rozwalę. Mamy runkę tir. Zjemczonego gazu, miksturki różnego typu. No to nic, wszędzie już byłem. Wychodzimy zatem na zewnątrz, a później do miasta. Dzisiaj do miasta, później tam przez teleporcik lecimy do kolejnego miejsca na te całe kamienne pola, żeby tam punkcik nawigacyjny znaleźć. Czyli identyfikujemy sobie to 135-138. Mam dodatkowy tutaj ten, 26 do odporności na ogień, a tutaj ma ile? Na trucizny i 14 na ogień. Chyba, żebym sobie to wymienił najemnika. 21 do odporności. 37 do odporności na zimno. Dosyć ciekawy przedmiocik. Na zimno 40. 37. Zamienię sobie to. To ci sprzedam. To sobie zidentyfikuję. 60 do zdrowia też jest ciekawe. Sobie też zidentyfikuję. To mi zostało jedna tego. No tak 6 by mi się przydało, żeby miał przy sobie jakby co. No co mam grawie do mojego zemyszczego najemnika, czekajcie sobie. Nie ten przycisk C i imię interesuje, tak? No zręczności mi tutaj troszeczkę się pozmienia, obrona mi tutaj wskoczy. No i skuteczność ataku, ale ten bezpośrednio atakuje, tak więc nie wiem, czy to jest coś potrzebnego. Aż tak bardzo i tym podobne. I o 160 tutaj się zdrowie zwiększa, tak? A tutaj obrona się zwiększa od poziomu, to zależy od poziomu postaci. To zrobię mi tutaj, kurczę, weźmie i spadnie. Ale wskoczy obrony trochę więcej. 160 do obrony. Drobny dylemacik. Dobra, sprzedaję to tej kobiecie, mam co prawdzie kombinować. Oprócz tego jeszcze mógłbym ci coś puknąć, czy nic ciekawego. Ja może jeszcze powrócę do mojej skrzyneczki. Tej, których chcesz wyznaczyć, nie będziemy używać. Później będziemy kombinować jakby co. Słowa runiczne i transmutacje różnych przedmiocików. Znaczy, to mogę przerzucać tym chyba. CTRL-em, tak? Ale ja za tę kupę czasu tracę tego typu durnoty. Tutaj nasz przecież się przez czas z nami wita, jak tylko z nim porozmawiam, to już z nami nie będzie witał. Nie będzie nam życzył miłego dnia. Kamienne pola. Kamienne pola. Powiedzcie w mikro, gdy się tam szło na te kamienne pola, nie pamiętam. Chociaż to cię działo 2 minuty temu, to na dół trzeba lecieć. 24 minuty na razie mamy tylko nagrywanie, to nie jest aż tak dużo. To nie kliknąłem w ten oto pojemnik wcześniej. No tak widzę, że nic ciekawego stamtąd mi nie wypadło. Pokażę oczywiście, że nie będziemy z tego powodu, ale dobra, myślę z tym. Co to pod F4 mamy teleporcik, kamieniczka napełnienia. Tego wytrzymałości mi to nie napełniło do maksa. Mi się wydaje, że w oryginalnym Diablo 2 i brała, no i napełniała też wytrzymałość tego typu kapliczka, ale może było mi się tylko tak bardziej wydawać, kluczyk jakiś mamy.
Mam pierwszych przeciwników, jakimi są szkielety. Kamienne pola. Płytowy pas bojowy. Kroczek po kroczku. Lecimy. Pługawy kruk. Runka tal znaczy się. Szkielet tamtej bossa. Pomrok. Trupi kafar. Nieumarły kamienna skóra i zaklęta aura. Jakąś miksturkę do manek bym miał, co bym sobie wziął, no i... Wziął. Kościany hełm. Nie interesuje mnie aż tak bardzo taki przedmiocik w tym momencie. Przejdźmy na kolejny poziom, tak? Do kolejnego... Do kolejnej lokacji. Związanej z fabułą. Lubię tych przeciwników. Okej, dzięki tej oto studnie możemy sobie zniwelować różnego typu statusy. Mamy tutaj punkcik nawigacyjny superasko, czyli ten cały już problem ze znalezieniem tego punkciku nawigacyjnego udało mi się znaleźć. Plus 45 obrony, plus 50 do obrażeń w ciągu 6 minut od trucizny. Sympatyczne. Chciałbym się coś takiego dla jakiegoś z tego, barbarzyńcy albo... Chacy ma nic ciekawego. Albo paladyna. Tam postaci, które zadają jakieś obrażenia. Własne, nie mam ochoty bardziej tutaj atakować z mojej różdżki. Mam tutaj zapleśnią księgę na temat naszej przyjaciółki. Przyszedł czas. Z hrabiną. Krwawe, nie plugawe kruki to są, nie krwawe. No i kozło ludzi, klan księżyca. 700 sztuk złotych monecik. Powiedzcie wy, moi drodzy przyjaciele, gdzie nas jeszcze nie było? Kolejne klany księżyce. Miksturka, miksturka do many, miksturki do leczenia, no nie są mi potrzebne. Nożycowy katar dobrej jakości. Zwiększonego gazu, miksturka. Czekajcie. Tutaj osoby były napierniczane ze wszystkich stron. Mamy tych małych kurdupy już. Mam wielki hełm, sympatyczny przyniosek, a to będzie dla tego. O, będzie przedmiocik dla mojego ukochanego barbarzyńcy. Sobie na razie te wszystkie przedmioty powyłączam. Jeszcze jakieś mam te przywołaczy, przywołańców małych. Potrzebuję many. Dobra, to wystarczy mi kombinować. Złoto, miksturkę do many, zwój portalu, miksturkę do leczenia. Na pierśnik dobrej jakości. Co ty masz tam takiego, że nie możesz tutaj w sobie wziąć tego na pierśnika, powiedz mi. Trzy dziurki, spoko, 66 do obrony. Pierwszy przedmiocik z trzema dziurkami. Nie wiem, czy będę w tym robił jakieś słowo niższe, chyba nie. Córka do many. A, bo sobie to wezmę, kiedyś może mi się to przydać. Kamienne pola sobie tutaj bierzemy powoli i odkrywamy. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko odnieść w tym pierwszym odcinku, w tym odcinku jednym. Widzę, że to jest dosyć duża i rozległa miejscówka. Klon księżyca, laska Joe. Już 30 minut mamy za sobą. Klejnocik i diamencik. My 6 takich zwoidentyfikacyjnych, to możemy sobie wziąć i zidentyfikować Saigona. Mamy dwie części.
coś swego nałożonego na sobycia. W skrzynce mamy dwie części tego Saigona. Drugą część znaczy się. Poroś na trucizny 20. Sympatyczny przedmiotik. 20 odporności na trucizny to nie jest mało. Tylko żeby mi pasowało tak naprawdę do wszystkich odporności jakiś przedmiotik znaleźć. Trzeba mi się z prawej strony, idziemy tutaj kurde na to do przodu. Kroczek po kroczku. Bitewny topór mi wypadł. Likwidujemy sobie zwłoki. Uszkodzona halabarda. Kolejne sztuki złotych monet. Szkielet, bojowy miecz mi wypadł. Te bojowe miecze mi wypadają kurna ta z trzema dziurkami. Ale nie chcę jakiejś tam broni z trzema dziurkami, chcę bronić z czterema dziurkami. Albo tarczy, szczerze mówiąc. Tnące pazury. No i bossa mamy. Strzyga. Jelgrucowa głowa. Ja poziom ich zaraz. Podniesiemy sobie tą gargulcową głowę, mam też zwój identyfikacji, diamencik. No szkoda, to tragedia. Coś takiego. Nie, to ciekawe, nawet jakby to miał, jakbym to miał drogo sprzedać, to tego nie będę podnosił. Złoto, złoto. Butycka tarcza. Okuta kula za czarodziejki, tak? Mam poziomik, tak więc weźmiemy sobie tutaj 5 punkcików do siły. Mam 90 w tym momencie. Mogę dać kolejny punkcik do moich zmiaszczych szkielecików. Tutaj z prawej strony ciekawego nie ma, nie? Złoto. Nie powiedzcie, w jaki sposób mam sobie tutaj bardziej wszystko obczaić, tak jak wcześniej, że tych osób nie obczałem, to miksturki do gazu sobie weźmiemy, podniesiemy, to mamy zamknięty hełm, dobra jakość. I lecimy, lecimy. Ok, mam tu jakiś kwadracik na mapie. Dwie rzeczy, których możemy coś znaleźć, ukrytego. Kapieczka umiejętności, z której z miłą chęcią sobie skorzystam. Nie wiem, czy mapa bardziej mi się tutaj na, z prawej strony, czy z lewej strony opłaca wziąć i używać. No, kamienny karp będzie tutaj, o, już widzę. Na mapie mi się pokazuje mniej więcej. I się łowca mi tutaj wyskoczył, mam miksturkę do... Czekajcie, bo mi tutaj osoby mi atakują, przykleili mnie. Chcę miksturkę do życia. Demoniczna głowa. Nie interesuje mnie, ale piersi by mi się przydał. Nawet przeciążony, ale nie chcę się też to bardziej kombinować. Tak więc nie będę podnosił tych rzeczy. Tutaj mieliśmy tu cały bajer z tą całą hrabiną. Skrytka była w pobliżu. Ta górna część mapy jeszcze mi została do obczenia. Z czasem tu mamy 33 minuty, to dobrze stoimy. A pasażer zimny na lewo, jakby co w międzyczasie będziemy tutaj bosika dosyć ciekawego. Było szybciej, no to skorzystam sobie, to jest wybuch zwłok. Jest to sobie, stoi Akaniszu. Demoniczne buty jakieś mi wypadły. Rogaty hełm i różne typu miksturki, ale to nic ciekawego poza tym, miksturka wytrzymałości. Wokół kamieni wyczuwam wiele duchów. Dobrze, niewiele zła. Czasami są jakieś takie dziwne teksty wypowiadane przez nasze jestem przeciążony. Ukochane bestiki. No to tą, oto, znaczy ty oto, tą oto miksturkę mogę sobie wpakować do tego. Czyli tam pobliżu mam jakiegoś bossa kolejnego. Miksturka wzmocnienia. Jestem przeciążony. Ale jest. Many okuta kula. Pusta pułapka.
jakiś szkielecik był tam wepchany w tą oto skrzyneczkę. Tylko do many wypadła. Nie no, wszędzie byłem chyba. To jeszcze mamy z tych 10 minut. Się wpakujemy w ten cały zajmiaszczy nowy region. Nie chcę się na razie tutaj kończyć materiału, ani wracać do miasta. Poziom, to będzie druga dwupoziomowa jaskinia, jakby co. Ohydna łowczyni. Bliźniaczy topór. Wielodziurkowy, trzy dziurki ma taki toporek. No nie. Złoto, jakiś nadzie, kurczę, myszka mi tutaj latała przez przypadek, na nią nadepłem. Szkoda mi takich zwierzaków. Szkieletowy łucznik. Złoto mi tę kabliczkę ochrony na ogień. Muszę czasami sobie pamiętać, że ja tutaj mam ten tą umiejętność, jakim jest, jaką jest wybuch zwłok. Pomrok, trupi kafar, nie umarł, wyjątkowa szybkość chyba była tam, wytrzymałości, leczenia. Jakieś rękawice jeszcze. Zgniły upiór, nie umarły, przekleństwo, odporność na magię ma. Już nas nie przeklął, to jest sympatyczna sytuacja. Nie no, przeklął nas. Miksturkę do many. I miksturkę do leczenia mogę sobie pozbierać, bo widzę, że... miejsce mamy na tego typu rzeczy. Tutaj nic ciekawego nie widzę. Kolejny szkieletowy łucznik. Czyli mam poziom 39, tam. Mój przyjaciel ma poziom 38 jeszcze, tam. Jeszcze musi mnie dogonić z poziomkiem. Wypijemy sobie tutaj ten... tylko demony, żeby tych małych kurdupie wziąć i się jak najszybciej pozbywać. Mamy brodą kosę z jedną tylko dziurką. Myślałem, że będzie, będą cztery dziurki, ale to jest tylko jedna. Kupię sobie kolejną miksturkę do many, żeby się pozbywać tych zwłok, tych małych kurdupi. Jeszcze jedna miksturka poszła w ruch. No, jest trochę ciszej, spokój. Więc w tym momencie możemy sobie tutaj troszeczkę rzeczy ponadrabiać. Bo ja wyberę. Dla paladyna dwie dziurki. Nic ciekawego. Oprócz czego przy tym bojowym berle nie było. To będzie zamknięte ta. Część mapy niskiej jakości. Długi bojowy łuk. Skrzyneczka pusta. Wszystko wykradli. Z tego to skrzyneczki, te małe kurduple. Idziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej, czyli przy prawej stronie się mamy, czy będziemy dalej do przodu. Mamy tutaj czarny morderca. Nieumarły kamienna skóra, widmowe uderzenie ma. Dawać moje piękne, cudowne zamiaszcze bestii, trzeba się zająć tą to ciekawą bestią, jak tylko do many. Do leczenia. Złotą daje miksturkę do wzmocnienia. Która szczerze mówiąc jest dla mnie bardzo ważna, bo tutaj mam też ten typ miksturki do many. Więc jedną możemy sobie wziąć i wypić. Znaczy kurna, to nie wiem, po co to wypiłem. Mam tutaj w tym ekwipunku taką miksturkę z zamiaszczą. Ty kurczę, co on zrobił? Co ja robię? To idzie tutaj, idzie tu, to idzie tutaj. O, tam sobie stransmutujemy. No i dobrze jest. Raz, dwa, tą sobie wypijemy. Jest tacy zamiarz. Lecimy tam, gdzie jeszcze nie było, trzymając się przy prawej stronie.
Więc tutaj nie możemy kliknąć. Tutaj mamy schodki, czy mi się wydaje? No bo kurczę, no. Te schody no nie widać dobrze. Panowie, mamy tutaj kolejnego nikczemny żar. Nie umarły. Seria pocisków i splaniemany. Elektryki domany. Która tutaj nie jest potrzebna. Kolejny zwój do identyfikacji. Mam w tym momencie 4 sztuki. No, dosyć duży jest ten tunel, nie powiedziałbym. Super mikstura leczenia. Dawaj szkielet, no bo się jej puknij. Panie z animacji, jak one tutaj odchodzą z tego świata. I dusze opuszczają ciało. Czy tam ich dusze. Kafel mi wypadł. Amulecik. Mam miejsce na amulecik. Bierzemy go. Podwójny top. Są broni dwuręczne, tak więc nie będę ich nawet podnosił. Kupę złota. Mam tutaj magów. Znaczy się szamanów gotycka zbroja płytowa. O, bojowy miecz, to mnie nie interesuje. Wcześniej wam powiedziałem nawet o tym. Wziąłem sobie miksturkę do many i użyłem tutaj przez cały czas wybuchu zwłok. Jak mówiłem wcześniej, mam tutaj tych szamanów, kurczę, co chwilę biorą mi. Przywołują z martwych te wszystkie potworki. 39 poziom, mój przyjaciel ma 38 do wszystkich odporności, spoko. Gotycka zbroja płytowa mnie intryguje. Powiedz mi, żeby miała 3 dziurki. Ma 3 dziurki, 136,8 to sobie wzamiamy. Amulecik mnie nie interesuje, zwój identyfikacji. Tak. Złoto, złoto, złoto. Idąc dalej, przy prawej stronie mamy złoto i skrzyżce, w której mamy kolejne sztuki złotych monet. Tam kolejne kubki. To ja to zamiaszczo potrzebnej waluty w tej grze. Wracamy też troszkę kumpli naszych, czyli złotych monecików, na jakieś tam melanże. Idziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było. Tutaj tych bossa. Mocarz apokaliptyczny czar. Demon zaklęty błyskawice, zaklęty zimno. No i po tej pięknej cudownej zamiast tego wiecie. Z miksturkami życia w sumie doszli dosyć dobrze. Stoimy, to nie będziemy tutaj bardziej podnosić. Nie wiem, ile czasu ten cały status nam się będzie utrzymywał na naszej postaci. A kolejną myszką wdepłem. Ohydna łowczyni. Partyzana. No to jest sytuacja nieciekawa, nie wiem, ile dziurkowa jest taka partyzana. Taka akcja zamiast o 3 dziurki tylko mam, to nie. Nożycowy katar. Pusto w tej skrzynce jest. Idziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było. Kapliczka do many. Pusto. Ohydna łowczyni. Kurczę, dosyć długo się włóczą po tej pięknej, cudownej, zamieszczej lokacji. Oporek mi wypadł. Złoto. Miksturkę do many. Tutaj nie ma nic ciekawego. Szkietowy łucznik. Złoto mi tylko do many. No i kolejna miksturka do many, no nie potrzebuję tych miksturek, mamy w tym momencie dosyć dobrą sytuacją z tymi oto przedmiocikami.
No może tutaj kniej mam przejść. No, mapie tego nie widać, jak tutaj kniemy, nie. Mam tutaj tylko pokazane, że jest jakieś przejście, ale dokąd, to nie wiadomo. 45 minut nagrywania, kurczę, jeszcze mam tutaj drugą część tej całej mapki, którą chciałem sobie, kurczę, zwiedzić. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić na tym jeszcze odcinku, ale postaram się. Będziemy te drugie zejście. Nie wiem, wydaje mi się, że nie będzie, nie wiadomo, jaka duża to lokacja, że już tą większą część udało mi się zwiedzić. Mam tutaj miksturkę białą do obczenia, mamy. No. To więc wytrzymałość nam się tutaj na maksa odnowiła w tym momencie. Sytuacja superacka. Mapę sobie przerzucę na prawą stronę, żebym tutaj widział mniej więcej, co się dzieje. I tylko w sensie wzmocnienia mi wypada. Zniekształcony. Kurczę, oni uciekają, jak mają niepełną ilość życia. Okej, spoko. Mam jakiegoś tutaj łucznika, który mnie bierze, no i ostro atakuje. I kolejnego zniekształconego, tak? Idziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było. W ciemne strony mapy. Nieodkryte przejścia. Im więcej zrobimy w tym odcinku, tym mniej będziemy mieli w kolejnym. Do obczajania i tak dalej, tym podobne. Tak więc staram się robić takie troszeczkę dłuższe odcinki, no ale kurna ta... Jak najwięcej wam w nich pokazać. Miksturka do leczenia mnie nie interesuje. Weźmie, kurczę, gryzie jakiś komar. Okej, po tych dwóch bestikach. Kapliczka many. To takie, nie są mi potrzebne te kapliczki, tam grupowo mi tutaj wypadają. O, tak jest zawsze, moi tutaj przyjaciele. Czegoś nie spodziewamy, to mamy tego kupę. A nawet i dwa razy więcej. Okej, mamy zejście na niższy poziom, tam będzie złota skrzynka, tam dole wszystko. No to kurna, panowie. Lecimy. Używam tutaj wszędzie wybuchu zwłok na tych wszystkich małych kurduplach i w ogóle. Święta kula nawet nie podnosi, bo nie będzie mi do niczego potrzebna. To wiem, że będziemy mieli dosyć nieciekawego bossa. Nowy kaptur mi wypadł. Kolczuga jakaś. No widzicie tam na tych przeciwników moje piękne, cudowne pupilki. O, mi się raz skończyło. Ale to nam się szybko kończy. Amulet mam nadzieję, że mi się dobrze podnieść tą oto miksturkę. No już podnieść nie możemy. Bierzemy ją. Mamy, kurczę, kupę miejsca, tak szczerze mówiąc, w tym naszym przepięknym ekwipunku. Mamy bossa. Strzyga jakaś, miksturki do leczenia, miksturki do many. I lecimy. Kurczę, jestem spowolniony. Na nich moje bestiki. Tłuczy mnie te biją osoby. A metyst bez skazy mi wypadł. Złoto. Kolejne sztuki złota. Nie wpisałem na miksturkę do many. Żebym mógł sobie tutaj użyć tego wybuchu zwłok, żeby nie miał tutaj żadnych nieciekawych zabaw. Do leczenia jakąś miksturkę sobie podniesiemy. Many klucze nie są potrzebne, a halabarda. Ale owa miksturka, jakieś piersi mamy. Jestem przeciążony. Teraz się tutaj wszystko ładnie poukłada, moi drodzy przyjaciele. Miksturkę odtajniania, mam wielki talizman, kurczę, ten wielki talizman by mi się pasował. By mi pasował podnieść przy 40, nic ciekawego. Miksturka odtajniania i tak dalej, mamy tutaj dosyć nieciekawych przeciwników, fanatyków. Zniekształcony, da? No to użyję na nich zwiększenie obrażeń, da? Kapliczka. Dzięki której nasza mana się będzie automatycznie odnawiała. Mamy pełno różnych tutaj miksturek i wszystkie, znaczy w pałku, w pasku mamy pełno miksturek. I to mam obczajone, tutaj mam też wszystko obczajone. Nie zwracam dostępu do miasta, będę kończył swój odcinek, zobaczymy się w kolejnym. Bardzo wam dziękuję za uwagę, przejście tutaj mamy. Na górze z prawej strony, pamiętajcie o tym.
Więc trzymajcie się, bo moi drodzy przyjaciele, ja sobie już to poukładam poza nagraniem w naszej zamieszczonej skrzynce. My się zobaczymy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka. Hej, papa. Moi drodzy przyjaciele. Chyba, że coś ciekawego znajdę, to wam to oczywiście, że pokażę.